Siema, siema, z tej strony pomidor.pl. Słuchajcie, tak, nagrywam teraz wam głos w postprodukcji, dlatego że mam pewne informacje. Otóż przed tą sesją, którą teraz będziecie widzieć, postanowiłem, że wrócę do niektórych poziomów, by pokazać wam ukryte klejnoty, które można było zdobyć od razu, tylko że ja na początku nie znałem jakby lokacji tych klejnotów, więc powiedzmy, że w postprodukcji teraz zobaczycie krótki montaż albo krótkie fragmenty, jak dostać się do danej sekwencji poziomu i jak zdobyć ukryty klejnot w danym poziomie. Tam trochę tego jest i też przy okazji pokazałem tam jakieś chyba easter eggi z tego, co mniej więcej pamiętam, ale no mówię, tutaj nie mam już pewności, dlatego że nagrywałem to w większości z jakiś tydzień temu, tak więc enjoy i potem widzimy się normalnie w sesji nagraniowej.
Kochani, to nie jest clickbait. Tak, wracamy sobie do Crash Bandicoot 4, najwyższy czas, albo It's About Time. Wracamy po dosyć długiej przerwie. Ostatni raz Crash miał miejsce dokładnie tutaj, w tym oto momencie na moim kanale. I od dłuższego czasu słuch o nim zaginął. Więc teraz przyszedł czas na powrót do tej otóż gierki i rozpoczęcie drugiego sezonu tego let's playa. Bo mamy już obecnie końcówkę stycznia, dokładnie dzisiaj kiedy to nagrywam to jest 30 stycznia. I przed jakby tą sesją będziecie widzieli malutki powrót do poprzednich poziomów. Ze względu na to, że chciałem wam pokazać lokalizację poprzednich klejnotów. W sensie poprzednich klientów takich, których nie udało mi się zdobyć. Kochani, udało mi się uzyskać skórkę pod nazwą z papieru. Tak ona między innymi wygląda. Jest to dosyć ciekawa skórka. Ona, w zasadzie ją możemy odblokować, jak sami zresztą widzicie, na poziomie magiczna mieszanka. Ale my sobie wrócimy do mojej ulubionej skórki, którą grałem niedawno, czyli gracz wyborowy. No i udało nam się również dla Coco odblokować parę skórek. Dokładnie to, stare kino, czyli możemy odblokować na poziomie bez ociągania się. Jasna sprawa, czyli możemy tą skórkę odblokować w poziomie gaz do dechy. Oraz plądrowanko, czyli na poziomie morska bryza. No i to są całkiem fajne skiny, jeżeli chodzi o postać Coco. Tutaj mamy pozostałe skórki, które, żeby zdobyć te pozostałe skórki, to będziemy musieli pokonać i bossów na odwrót, i będziemy musieli zrobić poziomy na odwrót, którymi się dzisiaj oczywiście zajmiemy. Okej, wracamy sobie do Crasha i teraz pokazuję wam stan gry, jaki mamy obecnie. Tak to właśnie się między innymi prezentuje. Mamy 21 kaset VHS-owych, mamy 21 tych medalów, które zdobyliśmy za przejście poziomów retrospekcyjnych. Obecnie brakuje nam trzech tylko i wyłącznie trzech reliktów idealnych, albo reliktów idealnych na maksa. Mamy 12 platynowych reliktów, 228 zwykłych dżemów na 228, kolorowe klejnoty oraz 228 dżemów odwróconych, czyli z trybu Inverted Mode, albo po prostu trybu na odwrót, i mamy ich obecnie 0, więc dzisiaj się na nich między innymi skupimy. Będziemy grali oczywiście od początku do końca i dzisiaj prawdopodobnie skupimy się na 4 wymiarach albo 3, jeżeli zdążymy. Więc dzisiaj troszeczkę sobie przejdziemy gierki. Zaczynamy z pierwszym poziomem z pierwszego wymiaru, Wyspa Obłędu Teraźniejszość, z poziomu Niegrzeczna Pobudka na odwrót. Rozpoczynamy sobie tutaj gierkę. W sumie nawet się cieszę, że wróciłem do Crasha, bo troszkę tęskniłem za Crashem. Teraz znowu wróciła mi ta mania na Crasha, więc spodziewajcie się, że po Crashu 4 coś się jeszcze ukaże, aczkolwiek nie od razu, ale gdzieś tam może nawet pomiędzy wierszami się pojawi z Crashem oczywiście czwóreczką. Bo jeszcze mam w planach wydanie materiału, którego już dawno zapowiadałem. No i dobra, rozpoczynamy sobie Inverted Mode. I Inverted Mode, albo tryb na odwrót, polega na tym, że będziemy robili różne wersje poziomów. Ogólnie każdy wymiar ma przystosowaną wersję poziomu. Teraz obecnie mamy tak zwany poziom, gdzie będziemy musieli sobie spin atakiem rozjaśniać poziom, ponieważ obecnie to jest jedyne światełko, jakie tutaj mamy, czyli w zasadzie ten Crash świecący się. To jest jedyne światełko, które obecnie jest dla nas dostępne, więc żeby mieć wieczne światełko, to musimy po prostu spamować spin atakiem. Oczywiście tutaj mamy ukryty klejnot, którego warto oczywiście zdobyć. Jak widzicie, telewizorek niestety nie działa, tak więc nie będziemy mogli sobie zobaczyć tutaj różnych title screenów. I w zasadzie to tyle. Tak to mniej więcej właśnie w zasadzie wygląda. Ogólnie te wszystkie poziomy w Inverted Mode lub w trybie na odwrót, jak ja to lubię mówić, charakteryzują się tylko i wyłącznie jedną wspólną cechą. Jak w zwykłych poziomach mieliśmy owoce Wampa do zbierania, albo Wumpa, jak ja to lubię też mówić, to w tym wypadku będziemy zbierali Bumberry, czyli po prostu jagody, takie jakie widzicie teraz. Czyli w zasadzie wszystkie poziomy na odwrót będą miały Bumberry. Nie będzie żadnego tutaj poziomu, który będzie miał
owoce łampa na odwrót. Wszystkie mają tylko i wyłącznie jeden typ owocu, czyli bumbberry. I oczywiście nie mogę tutaj nic powiedzieć negatywnego na temat soundtracku, ponieważ ja bardzo szanuję soundtrack z Crasha 4 i w tym wypadku zamknę swoją mordę, a wy sobie posłuchajcie soundtracku. Ogólnie taka ciekawostka, z tego co robiłem research, a robiłem research do tego let's playa i myślę, że mogę tutaj zabłysnąć teraz i myślę, że dostanę z tego piątkę albo szósteczkę, jakbym miał tutaj być przepytany w szkole. Ale ogólnie za poziomy inverted mode albo tryb odwrócony jest odpowiedzialny Binox. Taka ciekawostka, nie wiem, może o tym słyszeliście, może o tym nie słyszeliście, ale generalnie Binox jest odpowiedzialny za ten typ poziomu. No cóż, to oznacza, że to jest coś bardzo fajnego. Ogólnie z ostatnich wieści, ponieważ myślę, że to jest temat, który warto nagłośnić. Nie wiem, czy wiecie, ale Vicarious Visions obecnie zostało wykupione przez... Nie pamiętam, Boże, co to za firma wykupiła Vicarious Visions. W każdym razie, no, troszeczkę smuteczek, bo to tylko niestety pokazuje, że chyba za Crasha już się zabrać nie będą mogli, albo będą mogli tylko pod inną domeną. W każdym razie, no troszeczkę smutek, nie powiem, że nie. Sądziłem, że jednak Vicarious Visions jeszcze się trochę na rynku utrzyma, no ale no niestety, nie można mieć wszystkiego w tym wypadku. Znaczy, wiecie, utrzymać się na rynku utrzymają, ale pytanie tylko pod jaką domeną teraz. No i mamy teraz nietykalność, bardzo fajnie. Ogólnie tak teraz jak wróciłem do tego Crasha, to bardzo nie tyle co mi się przyjemnie gra, co tak łatwiej mi wszystko teraz idzie. Nie wiem, gram chyba z mniejszym stresem. Aha, i jeszcze co do trybu na odwrót, to jeszcze dodam swoje parę groszy, że oczywiście nie zignoruję tego, że w trybie na odwrót kolejną różnicą jest... Kolejna różnica, jaka tutaj jest, to jest taka, że jakby jest inna lokalizacja ukrytych klejnotów. Czyli jak na przykład zbieracie ukryte klejnoty w normalnych poziomach, to te ukryte klejnoty nie będą w tych samych lokalizacjach, gdzie robiliście na przykład normalny poziom. Tak samo jest ze skrzynkami, na przykład jak w normalnym poziomie, w normalnej wersji poziomu, nie wiem, było mniej TNT, tak na przykład w trybie Inverted Mode będzie więcej TNT. Tak też może oczywiście być. Dlatego chcę, żebyście brali to pod uwagę. No i dobra, niegrzeczna pobudka jest ukończona, zdobyliśmy praktycznie wszystko i udało nam się odblokować relikt idealny na maksa, którego i tak już zdobyłem, ale okej. No i przy okazji udało nam się odblokować skórkę dla Crasha pod nazwą Okurcze. Tak więc, no skoro jest Okurcze, no to bardzo fajnie, to mi się podoba. Zobaczymy w sumie ile nam teraz procent wpadnie za przejście tego poziomu, bo jestem po prostu ciekaw. Czyli dostaliśmy procencik, bardzo fajnie. Teraz sobie oczywiście zobaczmy, jak wygląda sprawa. Więc teraz tak, gdzie jest ten skill Okurcze? Okurcze, halo, proszę mi dać Okurcze. Gdzie on jest? A, no to dobra, to już mamy tutaj ten skin. Chociaż nie, czekajcie, my chyba go nawet mieliśmy, czy mi się wydaje. Nie, wydaje mi się, że go chyba mieliśmy. A może go dopiero teraz odblokowaliśmy? W sumie nawet nie zwróciłem uwagi. Musiałbym w montażu zobaczyć. Dobra, więc skoro niegrzeczna pobudka jest zrobiona teraz już na 100%, bo relikt też tam jest zdobyty, tak więc mamy ten poziom z głowy, więc teraz przyszedł czas na Wyspa Obłędu Teraźniejszość, Szczyt Obłędu. Bardzo fajnie i w sumie to na razie tutaj mamy wszystko zdobyte, bo znaczy w sensie mowa o tym chociażby, że nie zdobędziemy tutaj żadnej nowej skórki, ponieważ jak widzicie, no róg energii już mamy, nie? Tak więc będziemy mogli co jedynie sobie przejść poziom na 100% i przynajmniej mam taką nadzieję, że mi się uda to zrobić 100%, bo zależy mi na tym bardzo. Kurczę, zobaczymy jak się teraz przyjmie ten Crash po dłuższej przerwie. No mam nadzieję, że jako tako będzie sobie fajnie stała ta seria. Przynajmniej tak mi się wydaje, mogę się oczywiście mylić. No dobra, więc zaczynamy. Warto sobie oczywiście zawsze iść do tyłu, ponieważ
Nigdy nie wiadomo, czy czasem jakaś skrzynka nie będzie tutaj między wierszami schowana, ale jak widzę, nie mamy tutaj żadnej skrzynki, więc po prostu idźmy. Ta, w ogóle mnie bardzo... Nie powiem, że bulwersuje, ale bardzo mnie szokuje fakt, że woda tutaj jest koloru czerwonego. Takie wow trochę. Nie powiem, że nie. Nie wiem czemu, ale odnoszę wrażenie, że też troszeczkę soundtrack się zmienia w tych poziomach odwróconych. W sensie, dziwne mam wrażenie, że jakby troszeczkę... Jakby to był ten sam soundtrack, tylko że miał jakieś takie dodatkowe te elementy. W sensie, wiecie, elementy, mam na myśli instrumenty dodatkowe. Ewentualnie brak jakichś tam instrumentów. Takie odnoszę wrażenie, że te poziomy na odwrót właśnie w taki sposób są przedstawione. I dla osób pytających się, czy ja znam lokalizację wszystkich ukrytych klejnotów, odpowiem nie, więc to będzie też bardzo interesujące przejście tego oto trybu Inverted. Ponieważ no nie znam lokalizacji wszystkich tych. Co za tym idzie... No może być ciekawie. Obecnie mamy 28 na 86, tak więc... No, cóż. Dobra, skoczyliśmy sobie tutaj. Te pierwsze w ogóle rundy bonusowe to będą bardzo easy, bo one, jak widzicie, no nie są jakoś super skomplikowane. W sumie tutaj to możemy sobie skoczyć na TNT i teraz czekać, aż wybuchnie sobie. Dokładnie tak. I mamy już 40 na 86 skrzynek. Co za tym idzie, brakuje nam już tylko 46 skrzynek do pełnego 100%. I liczę na to, że uda nam się przejść poziom bez umarnięcia albo bez zginięcia. Umarnąć to chyba Paplok mówi, z tego co dobrze pamiętam, o ile dobrze pamiętam, a mogę się mylić. Nie jestem idealny, zresztą nie ma osoby idealnej. Gdyby wszyscy byli idealni, no to głupich by zabrakło tak na dobrą sprawę na tym świecie. Dobra, siema siema Lani Loli, co tam jak tam? I co, teraz będziemy mieli pościg, co nie? Będziemy uciekali przed tą ogromną bestią. Cały czas, kurde, jestem zdania, że to jest takie nawiązanie do Raymana 2, gdzie praktycznie nas jeden ze strażników ścigał. Dokładnie to Fauch. Z Raymana 2 oczywiście. Takie, mówię, dziwne wrażenie odnoszę, że to taka... Wiecie, może nie nawiązanie takie celowe, ale po prostu ja sobie to tak to tłumaczę. A ja sobie lubię doszukiwać się właśnie takich rzeczy w grach. Nie wiem czemu, po prostu tak już mam od bardzo dawna, że ja lubię po prostu takiego drugiego dna zawsze się doszukiwać. Mimo, że schemat może być naprawdę bardzo podobny, nie? A, widzę tutaj, że ukryty klejnocik. Na razie to w tych pierwszych dwóch poziomach to one strasznie w łatwych miejscach są, te ukryte klejnoty w tych poziomach na odwrót. Zobaczymy, co będzie później. Znaczy, domyślam się, że później będzie zgrzytanie zębów, no i oczywiście złość. Aczkolwiek jeszcze nie chcę się na to aż tak bardzo nastawiać. O, i się udało. Bardzo ładnie poszło. Bardzo ładnie. Good, good. Poziom ukończony. No i bardzo ładnie. Wszystko zdobyte na 100%. Oczywiście relikt idealny na maksa musi być, bo czemu by nie? Więc pierwsze dwa poziomy z tego świata udało nam się, a raczej z tego wymiaru udało nam się bardzo ładnie zaliczyć, co jest oczywiście dobrym wynikiem. No i tyle, tutaj mamy już 100% zrobione, więc możemy sobie opuścić już ten wymiar, mając oczywiście 57% gry i 12 na 228, tak więc to jest bardzo dobry wynik, nie można tutaj mówić, że nie. I teraz dobra, niezły młyn, tutaj sobie zmienimy już na Koko i myślę, że sobie zagramy skinem gracz wyborowy. Chociaż nie, to na brzydko wygląda tutaj. Niezłe wzmocnienie też, znaczy nie, niezłe wzmocnienie to nawet całkiem. Tutaj widzę, że kostium taki, no, taki siaki owaki. Służba wojskowa, nie. Stare kino, nie. Jasna sprawa, nie. Plądrowanko. Dusza artysty. Wiecie co? Ja bym chyba zagrał sobie plądrowankiem. Tak więc, jako Koko teraz lecimy na plądrowanko. Oczywiście żadnej nowej skórki już nie zdobędziemy. Dlaczego? Dlatego, że już mamy tą skórkę, którą zebraliśmy.
I teraz nowy typ poziomów odwróconych, czyli w zasadzie to będą poziomy, gdzie będzie tutaj mocny kontrast, jeżeli chodzi o level design. Tak jakbyśmy nałożyli efekt, Boże, jak ten efekt takiego maskowania, coś jak w Sony Vegasie, dokładnie tutaj wam powinna pojawić się taka opcja. I ja bym bardziej to określił jako drugi typ poziomów inverted mode, czyli po prostu taki mocny tryb maskowania. Jak sami zresztą widzicie, kolory są dosyć mocno intensywne, co możemy jakby na to tutaj zwrócić uwagę. Nie jest to oczywiście żadna wada, aczkolwiek czasami odnoszę wrażenie, że te kolory są zbyt mocne, tak szczerze według mnie. Po prostu, nie wiem, za jasne są. Wiecie, osoba, która na przykład, nie wiem, no, ma wrażliwe oczy na... Tutaj chyba bym już powtórzył, tak więc restartujemy. Wracając do tematu, bo już mogę oficjalnie wrócić. Dla osoby, która ma bardzo mocno wrażliwe oczy, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, no to myślę, że no, może być to zdziepko problem. Ogólnie też charakterystyczną rzeczą co do poziomów odwróconych jest tak, że zamiast iść jakby w prawą stronę, jak są te sekwencje 2D, no to idziemy w lewą stronę, jak widzicie. To tak jakbyśmy, nie wiem, grali teraz w Mario, tylko że na lewą stronę. A w tym wypadku sami widzimy, jak to wygląda, co nie? Dobra. Czy coś tutaj mamy u góry? Jo, coś jest. Haha! Widzicie, kurcze pieczone, jak sprytnie schowali ten ukryty klejnot? Ale przyznam, że gdyby nie to kombinowanie, to podejrzewam, żebym ominął już ten ukryty klejnot, nie? Bo ogólnie twórcy tutaj, jeżeli chodzi o ukryte klejnoty, to troszeczkę przeszli samych siebie. To mogę chyba mówić bez żadnego bicia tutaj. Też się trochę nie dziwię, dlaczego oni tak zrobili, bo jednak chcieli troszeczkę utrudnić te poziomy. Ja to jak najbardziej szanuję, no bo wiecie, gdyby te poziomy były za łatwe, no to cały challenge by z tego tak naprawdę był mierny, nie? A tak to przynajmniej jakiś challenge mały jest. Nie ukrywajmy. Bo wiecie, same w sobie poziomy, te zwykłe poziomy, gdzie tam nie robimy tego trybu inverted mode, one same w sobie da się szybko w miarę opanować mechanikę tych poziomów. Jeżeli chodzi natomiast o tryb inverted mode, wydaje mi się, że tutaj sprawa wygląda po prostu tak, że musimy nieco troszeczkę się podszkolić z tymi umiejętnościami. A przynajmniej warto byłoby się podszkolić z tym, bo jednak co jak co, ale te poziomy no mogą w pewnym momencie cię mocno strollować. Zresztą jeden z wymiarów w ogóle zmienił troszeczkę typ. Ale o nim sobie porozmawiamy kiedy indziej, kiedy tam dojdziemy w końcu. A sądzę, że to prędko nie nastąpi. To jeden z wymiarów na przykład dodał coś takiego, że zamiast powiedzmy takich intensywnych, mocnych kolorów, jakie widzimy tutaj, to po prostu zmienił typ jakby całego świata, że dodał wodę. Efekt podwodny tak zwany. No i tutaj już niestety zginąłem. Trudno się mówi. Kiedyś musiała nastąpić ta pierwsza śmierć. Lepiej prędzej niż później. Teraz wysadźmy oczywiście TNT i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Tak jak mówiłem, no mój plan jest obecnie taki, żeby dojść do następnego wymiaru i ewentualnie tam zakończyć. Czyli tak jakby trzy wymiary na jedną sesję zrobić. Co za tym idzie, tych sesji z trybu inverted mode byłoby 3, o ile dobrze liczę. Więc no zastanawiam się, zobaczymy, jak nam późniejsze poziomy będą szły, bo na razie te pierwsze 3 wymiary albo 4 to one są bardzo proste. Później wiadomo, gierka się rozkręca z poziomem trudności i tego się najbardziej z jednej strony obawiam. Ale niestety też prawda jest taka, że tego nie przeskoczę, więc co jak co, ale muszę być na to przygotowany po prostu. Dobra, tutaj nic nie mamy już. Oj, dobrze, że nie wszedłem w interakcję z tym oto przeciwnikiem, bo mogłoby to się skończyć oczywiście moją śmiercią, a wolałbym tego typu rzeczy unikać. Jak ognia. Więc dobra, pyk. Okej, tamto jedno TNT sobie wybuchło.
Więc teraz zróbmy, żeby to drugie wybuchło. O, dokładnie tak. Jest. Podoba się mi to. O, doskonale. Świetnie. Dobrze poszło. 112 na 153 i mamy jedną śmierć na liczniku i 3 klejnoty za Bumpa Berry albo Bumpa Berry, sorry. Mówmy poprawnie, czyli mamy 3 klejnoty za Bumpa Berry. To oczywiście warto również sprawdzić, bo przezorny zawsze ubezpieczony, jak to mawiają. Mam nadzieję, że wszystko mamy tutaj zdobyte i wolałbym, żeby tak było oczywiście, bo nie chciałbym się tutaj cofać. Wolałbym te poziomy mieć już za pierwszym razem zrobione, niż robić niepotrzebny edyt. W sensie, żeby nie było. Montowanie, edytowanie jest jak najbardziej spoko, ale czasami nawet jest wygodniej, jak powiedzmy przejdziemy raz a porządnie poziom, niż ciągle wracać się i ciągle, wiecie, robić takie dobra, edytujemy. I teraz pewnie ktoś powie, że Pomidor, gdzie twój szacunek dla engina, który tutaj się wypowiada, a ty mu skipujesz w chamski sposób dialog. Zwróćcie uwagę, że jednak już zdążyliśmy posłuchać, co tam engine miał nam do powiedzenia, więc w tym wypadku słuchanie jego, no to trochę mija się z celem, nie sądzicie trochę? Skoro już zdążyliśmy posłuchać i wiemy, co on ma nam do powiedzenia. Dobra, niepotrzebnie się trochę tutaj wróciłem, bo widzę, że tam jednak skrzynek nie było, więc dobrze, że jednak zginąłem. Bo utwierdziło mnie to tylko w tym, że jednak troszeczkę czas straciłem. A mamy dopiero 23 minuty na nagraniu, więc całkiem w porządku idzie, muszę przyznać. Dobra, 129, na tym się skończyło. I idziemy po prostu dalej. Czyli teraz tam na lewo trzeba będzie dojść do exitu. Okej. Mi to nie przeszkadza wcale. Poczekamy sobie oczywiście, aż te tłuste ryby sobie polecą. Znaczy w sumie już poleciały, ale wiecie, o co chodzi. O, skrzyneczka zebrana, jak najbardziej tak. Zium. Sorry engine, ale jesteś teraz najmniej interesującą postacią, odkąd zwiedzaliśmy już wcześniej twój wymiar, więc sorry bardzo, miałeś wtedy możliwość wykazania się, tego nie zrobiłeś, więc tam utkaj maczando. Tam nic nie ma u góry, więc całe szczęście. I zobaczymy, jak będzie nasz wyglądał efekt końcowy. No, bardzo dobrze poszło. Dwie śmierci na karku, ale jednak się udało, więc tutaj nam troszeczkę gorzej poszło niż w tych pierwszych dwóch poziomach z pierwszego wymiaru. Aczkolwiek liczy się efekt końcowy, czyż nie? Dobra, niezły młyn zrobiony. Obecnie 58% samego stanu save'a, więc teraz czas na poziom zgniatarka. I oczywiście to, że robimy poziomy w trybie na odwrót, to nie zwalnia nas z tego, że będziemy też bossów robić. Tak więc engina sobie również pokonamy w trybie na odwrót. O to się nie musicie martwić. Dostanie po raz drugi w dupę. Tylko z tą różnicą, że tutaj mogę już bardziej na luzie mówić, ponieważ wszystkie ciekawostki, które chciałem powiedzieć na temat Crasha 4, zostały już dawno przeze mnie przedstawione. Mógłbym oczywiście w ramach przypomnienia mówić znowu na temat tych ciekawostek, ale uważam, że jeżeli ktoś jest zainteresowany ciekawostkami dotyczące Crasha 4, to myślę, że też mógłby sobie odpalić moje stare filmiki z Crasha 4, w sensie stare odcinki, i tam jakby dowiedzieć się, co tam ciekawego mówiłem na ten temat. Myślę, że takie obejrzenie nie boli, a wręcz może nawet i zachęcić do zobaczenia serii raz jeszcze, od początku do końca. A wiem, że są takie osoby na moim kanale, które
czekały bardzo na powrót Clash'a 4 i oglądały wszystkie odcinki od A do Z, żeby tylko nowe wyszły odcinki. Tak więc no specjalnie dla tych osób, które czekały, no to proszę bardzo, macie powrót Clash'a 4 i myślę, że ta informacja was bardzo zadowoliła, że Clash 4 ponownie zawitał znowu na moim kanale. Kto by się tego kurczę pieczone spodziewał? Mam nadzieję, że tutaj wszystko w miarę ogarnąłem. Tak, wiem, że w miarę powtórzyłem dwa razy, ale chodzi mi po prostu o to, że mam nadzieję, że tutaj wszystko ogarnąłem, bo no wolałbym uniknąć sytuacji, gdzie po prostu zgubiłem gdzieś skrzynkę. Aczkolwiek to już od razu mówię, że zasady trybu na odwrót są takie same jak w normalnym trybie. Czyli w momencie, kiedy zgubię gdzieś skrzynki, a zdobędę wszystkie pozostałe klejnoty, te wiecie, klejnoty za na przykład te ukryte i tak dalej, no to jakby do tego poziomu wracam poza anteną, ponieważ no jeżeli to były skrzynki też w łatwych miejscach, no to nie widzę sensu, żebym specjalnie wracał tylko po to, by pokazać, hej, patrzcie, udało mi się zdobyć. O, i na przykład tutaj już muszę zginąć, ponieważ zrobiłem głupotę, bo nie w tą skrzynkę uderzyłem jako pierwszą, więc jeszcze raz. Przy okazji zobaczę, czy aby na pewno wszystko ładnie oczyściłem. Tutaj nie widzę, żeby jakakolwiek skrzynka była, więc wszystko jest cacym. Dobra, to jak wygląda to teraz w taki sposób, to teraz robimy coś... O! Coś takiego, tylko... Co tam u góry coś jest? Że ja mogę się tam dostać? Nie, no nie ma nic. Ale to przez chwilę, kurde, myślałem, że zgłupiałem, nie? Bez kitu. Dobra, to już możemy sobie wysadzić te miejsce. Nie ma sensu, żeby dłużej te skrzynki z TNT stały. Skoro tam już i tak zniszczyłem wszystkie skrzynki normalne, tylko pozostawiłem skrzynki nitro. A warto przypomnieć, że skrzynki nitro no nie da się w żaden inny sposób zniszczyć, no chyba, że mamy maskę. To wtedy praktycznie jesteśmy bezpieczni, no bo w sumie maską aku-aku możemy zaatakować takową skrzynkę nitro i się nic nie stanie. I mówię, bardzo fajną rzeczą w Crashu 4 jest to, że jak powiedzmy skończyliśmy rundę kolorowego bonusa lub bonusu, to platforma wraca na miejsce, gdzie była wcześniej, nie? Że nie ma czegoś takiego, że na przykład jak było w Crashu dwójce albo trójce, że na przykład zacząłeś w innej części poziomu i kończysz w innej części poziomu, co nie? Wiecie, o co chodzi. O, To było całkiem fajnie zrobione. I teraz patrzymy, co tutaj się dzieje. Okej, tutaj nic nie ma. Nie no, gdzie tam nie ma nic. Nie ma, kurcze pieczone, żadnego klejnocika ani nic, więc zostałem oszukany. Zostałem oszukany. Ja mniej więcej... Just like a crypt this time.